Siema, z tej strony Wędkarstwo Rafał. W dzisiejszym odcinku wam pokażę moje zakupy na maj. Tutaj jak widzicie przyponów Wolfram. Tutaj możecie zauważyć takich twisterków z główkami 6 gram. Do tej akurat nie brałem sobie główki. Do tej brałem też 6 gram. Z firmy Relax są te wszystkie gumy. No i haczyki. Nie będę mówił z jakiej firmy. 12, jak możecie tutaj zobaczyć. Nie wiem, czy w tym opakowaniu jest tutaj, jak widać, 14 sztuk, czy tam 19. Powiem wam, że na naszym jeziorze spisują się te twisterki. Tylko nie sugerujcie się nam, bo na każdym jeziorze inaczej ryby będą brały na inne przynęty. Więc akurat u nas biorą na twisterki, jak widzieliście w moim poprzednim odcinku, jak te szczupaki pokazywałem, to właśnie na podobnego twisterka do tego, tylko że był żółto-pomarańczowy, taki cały. I złapałem tam w maju, już złapałem chyba, oczywiście w tym roku, to złapałem może już z 5 szczupaków. Wejdźcie sobie na poprzednie odcinki. Zasubskrybujcie mi teraz mój kanał tam na dole, żeby był szary. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, czy wolelibyście spinning, żebym nagrał, czy bardziej spławik, czy jakieś tam inne łowienie. Piszcie, na jakie ryby, żebym się wybrał, to może się wybiorę. Więc to by było tyle z tych moich zakupów właśnie spinningowych na maj i oczywiście na spławik te haczyki. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć!